Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rayleigh, Autoracing.pl, Pace Products, producent pomp oleju i systemów suchych misek, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Tomek, zwycięstwo w kategorii pierwszej, no i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tutaj dzisiaj w sobotę. No jak widać, dzisiaj w Jechodnej aura była zmienna. Raz trochę padało, raz było sucho. Drugi przejazd wyścigowy jechaliśmy już po lekko mokrym torze. Te czasy, które udało mi się uzyskać, jestem z nich zadowolony. Wystarczyły na to, żeby wygrać właśnie w pierwszej kategorii, chociaż konkurencja ze strony Beresia i Drotara była bardzo mocna i rzeczywiście to była walka na sekundy. No jednak trochę zabrakło, żeby wyprzedzić Janika w formule, no ale to zobaczymy, może jutro uda mi się jakieś poprawiać moje czasy, zobaczymy, czy to wystarczy. Jeżeli będzie sucho, na pewno nie, jeżeli będzie mokro, to może będziemy walczyć. Tomek, do poprawienia masz też rekord z zeszłego roku. Do rekordu mi brakuje rzeczywiście, ale jeżeli jutro będzie poprawna pogoda i nie będzie padać, to jest to możliwe. Powiedz mi, jak podoba się tutaj organizacja na zawodach Morris Cup? Organizacja jest dosyć specyficzna, to znaczy park serwisowy jest zlokalizowany za metą. No, nie znam lokalnych uwarunkowań, dlaczego tak jest, ale no, wszystko w miarę sprawnie się odbywa i ogólnie z organizacji jestem zadowolony. Już za tydzień pojawisz się na zawodach w Sternberku. Tak, planujemy, to jest na nasz nowy wyścig, nigdy tam jeszcze nie byłem. Na pewno pewnym zagadnieniem będzie dobre poznanie trasy. Zamierzam poświęcić na to jeden czy dwa dni, żeby ją dobrze poznać, bo to jest kluczem do dobrych rezultatów na tej trasie. A tydzień później Limanowa. Tak, tydzień później nasza eliminacja w Limanowej, Mistrzostwa Europy. Na pewno dużo się będzie działo i wszystkich na to wydarzenie serdecznie zapraszam.